Niejednokrotnie mówiliśmy już o energii wewnętrznej i wiemy, że jest to funkcja stanu. To znaczy, że zależy tylko od wartości parametrów termodynamicznych, czyli od ciśnienia, objętości, temperatury, liczby cząstek, chociaż w naszych procesach, którymi my się zajmujemy, mamy układy zamknięte, z których cząstki nie uciekają ani nie wpadają do nich, więc ta liczba jest stała, ale generalnie funkcja stanu może zależeć od takich parametrów, czyli innymi słowy, zależy tylko od tego, gdzie stan naszego układu na wykresie w zależności ciśnienia od objętości się znajduje, natomiast nie zależy od drogi, po jakiej doszliśmy do tego punktu. Czyli możemy sobie wyobrazić, że powiedzmy startujemy od tego punktu, następnie z naszym układem wykonujemy jakieś dziwne, najdziwniejsze wszelakie operacje, wracamy tutaj, powracamy do punktu, w którym wystartowaliśmy. I pomimo całej tej wykonanej tutaj dziwnej drogi, po powrocie do tego samego punktu na wykresie zależności ciśnienia od objętości, wartość energii wewnętrznej będzie ta sama co na początku. Tak, w ten sposób rozumiemy to, że energia wewnętrzna jest funkcją stanu, a nie historii układu, czyli interesuje nas tylko to, co jest tu i teraz, jakie w danej chwili parametry charakteryzują nasz układ, natomiast w jaki sposób, co z tym układem robiliśmy i w jaki sposób doszliśmy do tego konkretnie stanu, jest nieistotne. Można by się zacząć zastanawiać, czy są jeszcze jakieś inne funkcje stanu, które mogłyby być ciekawe i jakoś przydatne w naszych termodynamicznych rozważaniach. I pierwsze, o czym chciałabym, żebyśmy pomyśleli, to ciepło. Otóż przekonamy się, że ciepło dostarczone czy zabrane z układu w żaden sposób nie może być reprezentowane przez funkcję stanu. Nie ma przypisanej do siebie funkcji stanu i teraz to zobaczymy. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy hipotetyczną jakąś taką funkcję, oznaczmy ją sobie literką z i nazwijmy ją zawartością cieplną. Dobrze, i umówmy się, że zmiana tej naszej funkcji, zmiana zawartości cieplnej przy przejściu od stanu jakiegoś początkowego do końcowego jest równa ilości ciepła dostarczonego do układu przy przejściu między tymi dwoma stanami, tak? Narysujmy sobie. Tam u góry mamy porządnie narysowany wykres, ale tu sobie narysujmy taki uproszczony. Mamy jakieś makrostany numer 1 i numer 2. Przy przejściu od jednego do drugiego powiedzmy, że do układu wchodzi jakaś ilość ciepła, tak? Układ wykonuje jakąś pracę, oprócz tego wchodzi jakaś ilość ciepła i po prostu w ten sposób definiujemy, że zmiana zawartości cieplnej przy przejściu od stanu numer 1 do stanu numer 2 to będzie właśnie ciepło dostarczone na tej drodze między tymi dwoma makrostanami. I teraz na podstawie omawianego przez nas cyklu Carnota zobaczmy sobie, jak się zachowuje ta zawartość cieplna, tak? Tutaj mamy cykl Carnota i popatrzmy sobie, jak w cyklu Carnota ta nasza zawartość cieplna się będzie zmieniać. Otóż tak, w tym pierwszym procesie powiedzmy, że startujemy od stanu A i idziemy po izotermie, czyli w stałej temperaturze nasz gaz się rozpręża, tak? Zabieraliśmy kamyczki z naszego tłoka, nasz gaz się izotermicznie rozprężał, był cały czas w kontakcie z rezerwuarem cieplnym, dzięki czemu temperatura była stała. Tak, gaz się rozpręża izotermicznie, dochodzi do stanu B i jak mam nadzieję pamiętasz, pobiera przy tym ciepło z rezerwuaru, bo gdyby nie pobierał i się rozprężał, to temperatura jego by spadała, o tym już mówiliśmy. A wobec tego napiszmy sobie, że w cyklu Carnota co się dzieje? No więc zmiana zawartości cieplnej w przemianie gazu od stanu A do stanu B jest równa z definicji ciepłu dostarczonemu tutaj na drodze tego procesu. Ciepłu, które przeszło od rezerwuaru cieplnego do naszego układu. Dobrze, teraz kolejny odcinek tutaj w naszym cyklu to jest przemiana adiabatyczna, a wobec tego z definicji tutaj żadne ciepło do układu nie wchodzi ani z niego nie ucieka, czyli tutaj również zgodnie z definicją naszej zawartości cieplnej pomiędzy stanami B i C zmiana zawartości cieplnej wynosi 0. Tak, następny odcinek od stanu C do stanu D to jest również przemiana izotermiczna, ale polegająca na sprężaniu gazu, a wobec tego, skoro ktoś z zewnątrz wykonuje pracę nad gazem, ściska go, spręża, a temperatura ma pozostawać stała, to tak jak już mówiliśmy, układ, żeby się nie podgrzać przy tym sprężaniu, musi do rezerwuaru ciepło oddawać. Tak? Wobec tego możemy napisać, że zmiana zawartości cieplnej przy przejściu od stanu C do stanu D to jest znowu ciepło, tym razem oddane przez układ na drodze tej przemiany. I ponieważ jest to ciepło oddane, to jest ono ujemne. Tak, i na ostatnim odcinku
przy przejściu od stanu D do stanu A. Znowu mamy przemianę adiabatyczną, wobec tego z definicji tutaj żadne ciepło nie jest dostarczane ani odbierane z układu. A wobec tego na tym odcinku zmiana zawartości cieplnej znowu wynosi 0. Dobrze, skoro tak, to możemy to sobie podsumować, że w całym cyklu zmiana zawartości cieplnej będzie wynosiła ile? No posumujmy poszczególne wkłady. Więc tak, tutaj mamy ciepło dostarczone na pierwszym odcinku, następnie mamy 0, następnie mamy ciepło, które układ oddał, czyli możemy to napisać, że to jest minus dodatnie ciepło oddane w ten sposób, a w ostatnim odcinku, również adiabatycznym, wkład wynosi znowu 0, czyli mamy tylko takie dwa składniki tej sumy. Jak wiemy z wcześniejszych filmów o cyklu Carnota, coś takiego jest różne od zera, tak? Zobaczmy sobie, dlaczego tak jest. Otóż tak, no wystartowaliśmy w punkcie A i powróciliśmy, wykonaliśmy cały cykl i powróciliśmy do niego, więc energia wewnętrzna, która jest funkcją stanu, się nie mogła zmienić, tak? Czyli zmiana energii wewnętrznej w pełnym cyklu, jak to sobie oznaczmy? No nazwijmy to sobie cykl Carnota, tak? C. Coś takiego wynosi 0 po obejściu całego cyklu. A z drugiej strony, a z pierwszej zasady termodynamiki wiemy, że ta zmiana energii wewnętrznej jest równa ciepłu dostarczonemu do układu pomniejszonemu o pracę wykonaną przez układ, tak? Z kolei policzyliśmy sobie, że ciepło dostarczone do układu, tak licząc w całym cyklu, to jest tak. Najpierw to, co faktycznie, to ciepło, które faktycznie wpływa do układu z rezerwuaru w tej pierwszej przemianie izotermicznej, minus to ciepło, które układ oddał w drugiej przemianie izotermicznej, kiedy był sprężany. Tak, no a tutaj jest minus ta praca. No i tutaj już widzimy, o, tak jak sobie tutaj napisaliśmy, tutaj odejmujemy dodatnie ciepło, jakie przeszło od układu do rezerwuaru. Tak, i tutaj zauważamy, że mamy coś takiego, to jest przecież nasza zmiana zawartości cieplnej, zmiana zawartości cieplnej po obejściu całego cyklu Carnota minus praca wykonana przez układ w cyklu Carnota, tak? A wobec tego, skoro to się równa 0, to mamy, jeśli sobie przeniesiemy tą pracę na drugą stronę równania, czy do obydwu stron równania dodamy pracę, to dostajemy, że niestety zmiana zawartości cieplnej po obejściu cyklu Carnota jest równa pracy wykonanej przez układ, tak? Czyli jest większa od zera. A wobec tego nasza zawartość cieplna na pewno nie jest funkcją stanu. Dlaczego? Przekopiujmy i wklejmy sobie nasz wykres. Nie podpisałam osi. No tutaj mamy ciśnienie, a tutaj mamy objętość. To powinno być. O, i zobaczmy, co się dzieje. Powiedzmy, że zaczynamy. Mamy jakąś tam porcję gazu, tak? Mamy nasz cylinder, tłok, tutaj mamy gaz, tutaj mamy nasze kamyczki. I zaczynamy tak, jak to omawialiśmy w jednym z wcześniejszych filmików, zaczynamy wykonywać cykl Carnota i powiedzmy, że na starcie w punkcie A nasza zawartość cieplna wynosi powiedzmy 10 Joule. Tak, a jeszcze trzeba oczywiście nadmienić, że ta praca W jest równa polu powierzchni tutaj zawartemu na tym wykresie, ograniczonemu tą pętlą, o tym mówiliśmy również wcześniej. Dobrze, i to jest na pewno większe od zera. Dobrze, i teraz co robimy? Wykonujemy jednokrotnie cykl Carnota, tak? Sprężamy i rozprężamy w taki sposób, jak tutaj jest zaznaczony. I okazuje się, że po obejściu, po jednokrotnym obejściu tej pętli, znajdujemy się znowu w stanie A, natomiast nasza zawartość cieplna wynosi 10 Joule plus wartość tej pracy. Obchodzimy po raz kolejny, nasza zawartość cieplna robi się jeszcze większa, tak? Już teraz jest równa 10 Joule plus dwa razy ta praca i tak dalej. Czyli widzimy, że zawartość cieplna zdecydowanie zależy od tego, jaką drogą doszliśmy do naszego punktu, więc absolutnie nie jest to funkcja stanu. Dobrze, czyli już wiemy, że takie coś, co zaproponowaliśmy, taka zawartość cieplna nie jest funkcją stanu. Tak więc w zasadzie moglibyśmy te wszystkie nasze tutaj propozycje, to wszystko wyrzucić do śmieci. I teraz trzeba pokombinować. Chcielibyśmy jakąś jeszcze mieć inną funkcję stanu, nazwijmy ją S. I z definicji funkcja stanu to ma być, tak jak mówiliśmy, coś takiego, co jak obejdziemy cały cykl i wrócimy do tego samego miejsca, to
nie zaobserwujemy żadnej zmiany. Tak, czyli po obejściu całego cyklu powróćmy do tego samego punktu, wartość jest ta sama, czyli innymi słowy funkcja stanu, czyli zależy tylko od położenia na wykresie ciśnienia od objętości, a nie od drogi, jaką przeszliśmy. I poszukiwaną naszą funkcję nazwijmy sobie, oznaczmy sobie literą S. I teraz zastanawiamy się, jak taką funkcję skonstruować. No ciepło, samo ciepło dostarczone nie zadziałało. Przekonaliśmy się. No i zauważmy, tak, pierwsza myśl, kombinujemy, chociaż ja to prawda znam wynik końcowy, dlatego trochę wiem jak kombinować, ale zobaczmy, że jest w tym pewna logika, mianowicie zauważ, że w naszym tutaj cyklu Carnota pobieraliśmy to pewne ciepło QAB w temperaturze T1, jakiejś wyższej, natomiast w temperaturze niższej oddawaliśmy ciepło QCD, mniejsze co do wartości bezwzględnej od tego ciepła pobranego i pobieraliśmy je w temperaturze T2, również mniejszej, tak, tutaj mieliśmy temperaturę T2, również w temperaturze mniejszej niż pobieraliśmy to ciepło QAB. Wobec tego możemy, tutaj coś nam już świta, możemy sobie zaproponować taką funkcję stanu, tak, bo zauważamy, większe co do wartości bezwzględnej ciepło w większej temperaturze, mniejsze w mniejszej, więc może zadziała coś takiego, że zmiana naszej funkcji stanu, naszego S, to jest ciepło pobrane przy przejściu od jednego stanu do drugiego, podzielone przez temperaturę, w jakiej to ciepło było pobierane. Tak? Spróbujmy coś takiego. Tak? Powiedzmy, że to jest na razie nasza próba. Pytamy, czy coś takiego zadziała. Zobaczmy, jak to będzie w cyklu Carnota. Tak? Zmiana tej funkcji S w cyklu Carnota, to co to będzie? Więc tak, na pierwszym odcinku tej przemiany mamy to ciepło AB pobrane, podzielone przez temperaturę T1. W drugim odcinku tutaj BC, przemiana jest adiabatyczna, więc ciepło wynosi 0, pobrane, więc i ten stosunek wynosi 0. Dalej, na odcinku CD oddajemy ciepło, więc pobieramy ujemne ciepło, ale zapiszmy to sobie w ten sposób, w temperaturze T2. Tak i na tym ostatnim odcinku, ta ostatnia przemiana również jest adiabatyczna, wobec tego tutaj ostatni człon również wynosi 0. Czyli napiszmy to sobie krócej. Tak, czy potrafimy sobie obliczyć, ile to wynosi? Potrafimy. Teraz równolegle sobie policzymy ciepło pobrane w przemianie QAB i ciepło oddane w przemianie QCD. W ten sposób, no zarówno tutaj, jak i tutaj, ponieważ krzywa AB i krzywa CD, tutaj zobaczmy, to są izotermy, więc krzywe o stałej temperaturze, a wobec tego zmiana energii wewnętrznej równa 3/2 liczby moli razy uniwersalna stała gazowa razy zmiana temperatury. Skoro zmiana temperatury jest równa 0, to i zmiana energii wewnętrznej jest równa 0. Tak? I to jest prawda zarówno dla przemiany AB, jak i dla przemiany CD. A wobec tego, tutaj z pierwszej zasady termodynamiki, ta zmiana energii wewnętrznej to jest ciepło pobrane minus praca wykonana przez układ. I to jest dokładnie tak samo, prawda, zarówno dla przemiany AB, jak i dla przemiany CD. Tak, coś takiego wynosi 0. A wobec tego zarówno ciepło tutaj to w przemianie AB jest równe pracy przemianie AB, a więc jest równe polu pod tym wykresem, polu powierzchni, a to pole powierzchni jest wyrażone przez całkę od objętości w punkcie A do objętości w punkcie B z ciśnienia po objętości i równolegle dokładnie tak samo jest to prawda dla przemiany CD, również tutaj z tego wzoru z pierwszej zasady termodynamiki i z tego, że przemiana jest izotermiczna wynika taka równość. No i znowu ta praca wyrażona przez oto pole powierzchni, prawda, jest to praca wykonana nad układem, ale pole powierzchni jest dodatnie, musimy po prostu pamiętać, że tutaj granice całkowania mamy od objętości w punkcie C do objętości w punkcie D, a ta objętość jest większa od tej, więc tutaj nam wynik wyjdzie ujemny, tak jak ma wyjść, dokładnie tego samego, z ciśnienia po objętości. I teraz będziemy równolegle sobie liczyć te dwie całki. I teraz tak, z równania gazu doskonałego możemy sobie wyrazić ciśnienie jako funkcję temperatury i objętości, prawda? Tutaj po prostu obie strony tego równania stanu gazu doskonałego dzielimy przez objętość i dostajemy. Przy czym tutaj mamy temperaturę T1, to jest stała temperatura. Pomiędzy tymi dwoma objętościami temperatura jest stała, więc sobie to zaraz wyciągniemy przed nawias. A tutaj mamy temperaturę T2. Tak, w obydwu przypadkach możemy wyciągnąć przed nawias, podobnie tutaj.
I dostajemy całkę zarówno tutaj, jak i tutaj z odwrotności zmiennej całkowania, a mam nadzieję, że pamiętasz, że funkcja pierwotna od czegoś takiego to jest po prostu logarytm naturalny wartości bezwzględnej, a jeśli x jest większy od zera, to wtedy po prostu jest to logarytm. No i tutaj jeszcze tylko różnią się granice całkowania, tak? Tutaj mamy objętość A od objętości A do objętości B, a tutaj od objętości C do objętości D. I ostatecznie tutaj to ciepło nam wyjdzie równe nR T1 razy różnica logarytmów naturalnych VB i VA, czyli logarytm naturalny stosunku tych dwóch rzeczy. Tutaj już trochę tak przyspieszam, pomijam, no bo albo dobrze mogę w zasadzie to napisać, tak, w ten sposób. Natomiast tutaj jest dokładnie to samo, więc już od razu napiszę, że jest to po prostu nRT2 razy logarytm naturalny stosunku objętości końcowej do objętości początkowej. Przepiszmy to sobie jeszcze raz. To ciepło pobrane w tym pierwszym procesie izotermicznym, w tej wyższej temperaturze, to jest liczba moli razy uniwersalna stała gazowa razy temperatura, w której to nastąpiło, razy logarytm stosunku objętości końcowej VB do objętości początkowej VA. Gaz się rozprężał, więc VB jest większe od VA, czyli mamy logarytm liczby większej niż 1, czyli mamy coś dodatniego. Natomiast ciepło w tej drugiej przemianie izotermicznej, które było oddawane, ale to zaraz się przekonamy, że jeśli to piszemy jako ciepło pobrane, to nam ono wyjdzie ujemne. Mamy liczbę moli razy uniwersalną stałą gazową razy temperatura T2, w której ta przemiana następowała, razy logarytm stosunku objętości końcowej VD do objętości początkowej VC. VD jest mniejsze od VC, czyli mamy logarytm liczby mniejszej niż 1, czyli to będzie mniejsze od zera. A teraz, jeśli te dwie rzeczy podzielimy przez temperaturę, to przez T1, to będzie to przez T1, czyli tutaj nam się skróci. Natomiast jeśli to podzielimy przez temperaturę, w której to nastąpiło, czyli przez T2, to będzie coś takiego przez T2, czyli tutaj nam się skróci. I teraz, jeśli podliczymy, ile ostatecznie wynosi nasza zmiana naszej funkcji cyklu Carnota, to będzie to, ten wyraz, QAB podzielone przez T1, dodać QCD podzielone przez T2, to się równa, tutaj nam się skróciło, to jest liczba moli razy uniwersalna stała gazowa razy logarytm objętości w punkcie B przez objętość w punkcie A, a ten drugi człon to jest, no tutaj nR uniwersalna stała gazowa razy liczba moli nam się wyciągnie przed nawias, tutaj mamy logarytm objętości w punkcie D podzielonej przez objętość w punkcie C, a to się równa, to suma logarytmów to jest logarytm iloczynu tych liczb logarytmowanych, więc tutaj mamy VB, VD, a tutaj mamy VA, VC. I teraz jeśli to zapiszemy troszkę inaczej, mianowicie mnożenie przez ten stosunek zastąpimy dzieleniem przez jego odwrotność, to dostaniemy następujące wyrażenie. Tutaj logarytm mamy VB przez VA, a coś takiego podzielone tutaj przez VC przez VD. A przypominam Ci, że udowadnialiśmy sobie wzór, że objętości w cyklu Carnota spełniają następującą proporcję, następującą równość, a z tego wynika, że tutaj pod logarytmem jest jedynka, a logarytm jedynki to jest 0, czyli coś takiego wynosi faktycznie 0. A więc udowodniliśmy, że po obejściu całego cyklu Carnota funkcja S, zwana entropią, się nie zmienia. Czyli jest bardzo duża szansa, że jest to faktycznie funkcja stanu, chociaż zauważ, że udowodniliśmy, że jest dobrze tylko dla cyklu Carnota, że jest w ogóle zawsze jest dobrze, no to jeszcze by to nie jest aż takie oczywiste. I jeszcze jedna ważna sprawa, którą będziemy rozwijać w następnym filmie, to to, że ta definicja jest dobra tylko wtedy, gdy bierzemy pod uwagę ciepło pobrane lub oddane w procesie odwracalnym. Jest to ważne i wrócimy do tego w kolejnym filmie. Do usłyszenia!